W ulicach linii startowej sędzia starter Monika Libenthal daje sygnał do startu i gonitwa się rozpoczęła. Jako pierwszy będą musieli pokonać klasyk, to na rozgrzewkę przed długim dystansem, no bo jednak 3400 metrów, mimo że to przeszkody, to dalej to dość długi dystans. Sofist jako pierwszy, minister wojny jest tuż za nim. Dość blisko siebie galopują konie. Na trzecim miejscu The Bar Is Closed, za nimi I'll Do What I Can, Go Canada, Lad In i zamyka stawkę Felix. Kolejna przeszkoda pokonana przez wszystkich uczestników. Sofist wciąż jest na prowadzeniu. The Bar Is Closed tuż za nim, również tuż za nim minister wojny. I teraz pokonują kolejną przeszkodę. Wszystkim uczestnikom ta sztuka się udała. Na ostatnim miejscu galopuje Felix, ale kompletnie nie traci do pozostałych koni. Przed nim, na przedostatnim jest Lad In, a tuż przed nim galopuje I'll Do What I Can. Zbliżają się do Bullfincha, będą go teraz pokonywać, no i też wszyscy uczestnicy dali radę z tą przeszkodą. Będą teraz biec w kierunku trybuny głównej, gdzie pokonają podwójny żywopłot, a następnie będą musieli zmierzyć się z przeszkodą wodną, która w pełnym galopie niejednokrotnie już potrafiła namieszać w kolejności wyścigu. Zbliżają się już do podwójnego żywopłotu. Jako pierwszy Sofist, tuż za nim The Bar Is Closed, za nim również minister wojny. Wszystkim udało się pokonać. Dalej Go Canada, I'll Do What I Can. No i już zbliżają się do przeszkody wodnej. Jako pierwszy Sofist, ale zwartą grupą ją pokonują. I żaden z koni nie miał problemu. Nie było większych przetasowań po wbiegnięciu w te tafle wody. Zbliżając się teraz do kolejnej przeszkody, będą pokonywać drąg z rowem. Wciąż Sofist jako pierwszy, on prowadzi od startu. Mieliśmy upadek, spadł jeździec z Lad Ina, to jockey Paweł Slożil młodszy, także oznaczony numerem drugim. Lad In nie bierze już udziału w tej gonitwie. A na froncie tego wyścigu wciąż jest Sofist. Tuż obok niego minister wojny, The Bar Is Closed za tymi końmi, dalej Go Canada, I'll Do What I Can i Felix wciąż zamyka stawkę. Pokonują kolejną przeszkodę. Udało się wszystkim uczestnikom tego wyścigu. Sofist wciąż jest na prowadzeniu. Pokonują teraz Tuję. Ale już na pierwsze miejsce przechodzi po tej przeszkodzie minister wojny. Wydaje się, że będzie chciał nieco podkręcić tempo jockey Niklas Löwen, który tak świetnie dziś prezentował się w najważniejszych gonitwach, Wielkiej Partynickiej i w Wielkiej Wrocławskiej. I kolejna przeszkoda pokonana, to była ostatnia przeszkoda na torze stiplowym i wybiegają już uczestnicy na tor płotowy. Minister wojny na kilometr przed celownikiem prowadzi, na drugim miejscu jest Sofist, na trzeciej pozycji The Bar Is Closed, na czwartym Go Canada, na piątym I'll Do What I Can i na szóstym Felix. Pokonują płot, mają jeszcze do pokonania dwa kolejne na prostej finiszowej i pozostaje im 550 metrów do celownika. Na prowadzeniu minister wojny dość dobrze galopuje, spokojnie prowadzony teraz przez Niklasa Löwena. Przedostatni płot do pokonania. Wszystkim uczestnikom się ta sztuka udała. Minister wojny prowadzi, na drugie teraz wjeżdża tam Go Canada, będzie chyba starał się mocno naciskać. Sofist jest na trzecim, The Bar Is Closed na czwartym. Ostatni płot przed nimi i jeszcze 200 metrów do celownika. Minister wojny, Go Canada i Sofist. Te trzy konie walczą o zwycięstwo, ale minister wojny ma sporą przewagę. Jeszcze 80 metrów i on tego nie przegra. Minister wojny wygrywa na drugim Go Canada, na trzecim Sofist, na czwartym The Bar Is Closed, na piątym Felix i na szóstym I'll Do What I Can. Oznaczony numerem piątym minister wojny, dosiadany przez jockeya Niklasa Löwena i trenowany przez Michała Borkowskiego. Jako pierwszy minął linię celownika, zaczekajmy na oficjalne potwierdzenie tego rezultatu. Jeśli tak będzie, to jockey Niklas Löwen po raz trzeci w dniu dzisiejszym zwycięża w gonitwie.